A ja chciałem bardzo podziękować za zaproszenie do tej kawiarni i zacznę od wytłumaczenia się z tego tytułu, który zwłaszcza może tym z Państwa, którzy trochę bardziej są obyci ze stylem tak zwanych nowych mediów, może się kojarzyć z takimi chwytliwymi, zachęcającymi do zaglądania tytułami. Na przykład, kiedy niedawno byłem na poczcie, co skądinąd zawsze jest dosyć przykrym doświadczeniem, to tam było na stojaku wyeksponowane takie czasopismo, czego lekarze ci nie powiedzą. Skądinąd potworne bzdury, proszę tego nie czytać, bo są to nie, jest to pełne niebezpiecznej szarlatanerii. I ten tytuł też może się troszeczkę z tym kojarzyć, co to za tajemnice, o których genetycy nie powiedzą. Ale kryje się za tym troszeczkę więcej. Oczywiście ja będę też mówił o tym, o czym wiemy, tak może co najmniej połowę tego spotkania poświęcę jednak temu, co już wiemy. Ale historia tej myśli jest tak naprawdę dużo, dużo dawniejsza. Pamiętam, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, potem do szkoły średniej i pochłaniałem wiedzę w podręcznikach, w tekstach popularno-naukowych, w tym tekstach pani profesor Fikus drukowanych w Młodym Techniku. Wspaniałe były teksty o odkryciach biologii molekularnej i towarzyszyła mi temu taka dosyć przykra myśl, że ja się za późno urodziłem. Że gdybym się urodził 200 lat wcześniej, to może razem z Karolem Darwinem wędrowałbym po Galapagos, odkrywając nowe gatunki i opisując ewolucję. Może gdybym się urodził 50 lat wcześniej, to razem z Rosalind Franklin, Francisem Crickiem i Jamesem Watsonem przyglądałbym się strukturze DNA albo z Jacobem i Monodem regulacji działania genu. A tak teraz, no to już cała ta wiedza jest w podręcznikach, to wszystko jest, wszystko już zostało prawie że odkryte, prawie że powiedziane, może jeszcze jakieś tam drobiazgi, jakieś tam szczegóły zostały, ale tak naprawdę już za późno na rzeczy prawdziwie wielkie i prawdziwie przełomowe. I to jest problem, który myślę dotyka bardzo wiele osób, które się uczą, dlatego że uczymy się zawsze tego, co wiadomo. Mamy podręczniki, które pełne są tego, co już zostało odkryte. Natomiast dojście do tego, czego jeszcze nie wiadomo, co jeszcze można odkryć, zajmuje sporo czasu i wymaga tak naprawdę bardzo głębokiego zastanowienia się. Skądinąd nie znaczy to wcale, że uczenie się tego, co już wiemy, nie ma sensu. Ma sens, bo tylko dobrze poznając to, co wiemy, możemy zacząć odnajdywać te elementy, których jeszcze nie wiemy. Ale skoro, tak jak już pani profesor powiedziała, ma być optymistyczne zakończenie nowego roku z tą szklanką do połowy pełną, to chciałbym, żeby wynieśli Państwo z tego spotkania też takie przekonanie, że w genetyce zostało jeszcze bardzo dużo do zrobienia i zwłaszcza dla tych osób, które są młodsze, które zaczynają być może przygodę z nauką, że to nie jest tak, że będziecie tylko i wyłącznie studiować tomy tego, co już zostało odkryte, ale jest jeszcze ogromna przestrzeń do zdobywania wiedzy. Oczywiście to jest temat na zupełnie inne spotkanie, czy będziemy mogli ją zdobywać, czy nasza cywilizacja przetrwa kryzys klimatyczny, to jest zupełnie inna sprawa. To nie jest temat dzisiejszego wykładu, ale to jest coś, co gdzieś tam z tyłu głowy nam zawsze teraz tkwi. A to, co już wiemy, jest, proszę Państwa, bardzo niezwykłe, biorąc pod uwagę, od jak niedawna to wiemy. Dlatego, że genetyka jest nauką stosunkowo młodą. I takie myśli o tym, że wszystko już zostało domknięte, można wybaczyć naukom o wiele starszym. W połowie XIX wieku Lord Kelvin, wybitny fizyk,
uważał, że fizyka w zasadzie już się skończyła, że już co było do odkrycia, to zostało odkryte, pozostały tylko jakieś drobiazgi do powykańczania. Minęło niewiele dekad, a rozpoczął się nowy wybuch fizyki kwantowej, fizyki relatywistycznej, o której Lord Kelvin nie miał pojęcia i okazało się, że fizyka ma jeszcze ogromnie daleką drogę. Z biologią jest trochę podobnie, ale takie myśli w stylu Lorda Kelvina się pojawiają. W roku mniej więcej 2000 byłem świadkiem wykładu wybitnego genetyka, specjalisty od genomu drożdży, Marka Johnstona, który na fali entuzjazmu postępami prac nad analizą genów odkrytych w genomie drożdży, poznanym w całości w połowie lat 90., stwierdził, że do 2010 roku problem tego organizmu, takiego typowego organizmu modelowego, zostanie rozwiązany. Znaczy, że już będziemy znali funkcję każdego genu i będziemy wszystko w związku z tym o tych komórkach wiedzieć. Minęło dwa razy tyle czasu, niż Mark to przewidywał, i nadal do rozwiązania jakiegokolwiek, nawet najprostszego organizmu, jesteśmy dosyć daleko. A dlaczego tak jest? Żeby to zrozumieć, trzeba najpierw przyjrzeć się temu, co już tak naprawdę wiemy i jak od niedawna to wiemy. Współczesna genetyka, czy też jakakolwiek genetyka, ma niewiele ponad 100 lat. Co prawda pierwsze w miarę poprawne modele dziedziczenia pojawiły się w połowie wieku XIX z pracami Mendla, ale nie trafiły wtedy do obiegu naukowego, zostały na kilkadziesiąt lat zapomniane i w związku z tym tak naprawdę historycznie początek genetyki jako nauki to jest początek XX wieku, gdzie mamy ideę genu jako wyodrębnionej jednostki dziedziczności, jeszcze bez żadnych fizycznych podstaw, ale to już jest przełom w stosunku do wcześniejszych bardzo mętnych koncepcji, że jakoś tam te cechy się mieszają, pewnie z krwią się przekazują potomstwu i się mieszają. Dlatego do tej pory mówimy o pokrewieństwie czy o więzach krwi. To są ślady właśnie tych dawnych koncepcji. I te pierwsze modele zaczęły zyskiwać podstawy fizyczne, kiedy znowu w pierwszej ćwiartce XX wieku udowodniono, że geny znajdują się fizycznie na chromosomach. Wkrótce potem, w latach 40., że nośnikiem tych genów jest DNA. Od połowy XX wieku, dzięki pracom, o którym już mówiłem, wiemy już, jak DNA wygląda. Potem poszło to w tempie absolutnie błyskawicznym i w ciągu mniej więcej dwóch dekad udało się zrozumieć, w jaki sposób informacja jest zapisywana w DNA, że jest to informacja, która kontroluje powstawanie białek, że pośrednikiem w tym przekazywaniu informacji jest cząsteczka RNA, że proces ten jest regulowany, że gen może być włączony albo wyłączony i w związku z tym białko będzie produkowane albo nie będzie produkowane i komórka w ten sposób będzie dostosowywać się do różnych warunków środowiska albo różnicować. I to wszystko w ciągu półwiecza trafiło z absolutnego frontu nauki do programu szkoły podstawowej tak naprawdę, a potem już średniej. To jest niesłychanie szybki postęp. Obecnie procesy te znamy nieomalże z dokładnością do pojedynczych atomów. Tak na przykład 10 lat temu troje uczonych, którzy otrzymali Nagrodę Nobla, otrzymali ją za opisanie mechanizmu, w jaki informacja zapisana w kwasach nukleinowych jest przekładana na białka i to, co wcześniej było rysowane w postaci takich nieco komiksowych, owalnych struktur zwanych rybosomami, zostało opisane z dokładnością do angstrema, czyli do pojedynczych atomów i to, w jaki sposób rybosom syntetyzuje białko, jest z dokładnością do atomu znane. Ja tutaj chciałem Państwu tylko pokazać taką animację. Nie, to jest akurat animacja pokazująca, w jaki sposób powielany jest DNA. Znowu od prostego schematu, który narysowali Watson i Crick i Franklin, do całej maszynerii
rozumianej z dokładnością do atomu, pokazującej, jak podwójna helisa DNA się powiela. System, który odpowiada za to, że na matrycy DNA powstaje cząsteczka RNA, też opisany z dokładnością do pojedynczego atomu. Czy też właśnie ten system odpowiadający za powstawanie białek, tu go Państwo zaraz zobaczą, jak na nici RNA składa się cała ta molekularna maszyneria, to co było takim niewyraźnym blobem we wszystkich podręcznikach, teraz jak widać jest rozrysowane z dokładnością do atomów, choć tych atomów są tam oczywiście setki tysięcy. To są bardzo duże kompleksy złożone z dziesiątków białek, z dziesiątków różnych cząsteczek. I proszę zobaczyć, że z dokładnością do atomu jest pokazane, jak ten ruch wygląda. Tutaj chwilę może na to popatrzymy, nie wchodząc w szczegóły, jak ten proces wygląda, ale jak daleką drogę przeszliśmy w ciągu kilkudziesięciu lat od idei naszkicowanej na marginesie przez Francisa Cricka, że DNA robi RNA, a RNA robi białko, do opisania tego procesu z dokładnością do pojedynczych molekuł, z dokładnością do pojedynczych atomów na podstawie niesłychanie wyrafinowanych badań strukturalnych. To jest oczywiście ogromny przyrost wiedzy skarbnica w tej chwili takich struktur znamy już dziesiątki od niedawna metody. Tutaj to jest już nie w zwolnionym tempie, tylko w takim tempie, w jakim to mniej więcej zachodzi w komórce. Można to sobie zobaczyć, można to sobie wymodelować. Bazy danych są pełne takich struktur, są pełne tego typu bardzo dokładnych opisów. Nauczyliśmy się też czytać informację zapisaną w DNA i też nauczyliśmy się tego stosunkowo niedawno. Pierwsze metody odczytywania sekwencji DNA, czyli kolejności tych liter alfabetu DNA, to był koniec lat 70. To jest niedawno, to już było za mojego życia, chociaż nie za mojej aktywności naukowej. Ale to nie jest zamierzchła przeszłość przypisana historykom, chociaż wiem, że młodsza część widowni może mieć tutaj troszeczkę inną opinię na ten temat. I 20 kilka lat później przeczytaliśmy już każdą literę z 3 miliardów tworzących zapis genomu człowieka. Czyli znowu ogromny postęp od nieśmiałych prób czytania po kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset do przeczytania złożenia tych kilku miliardów. A od kilkunastu lat, i to małych kilkunastu lat, mamy dostępne tak zwane metody nowej generacji, dzięki którym na przykład mógłbym genom mój czy kogokolwiek z Państwa odczytać w czasie kilkunastu godzin i koszt tego w tej chwili byłby rzędu kilkuset euro. I to pokazuje znowu ogromny postęp. I te metody dają nam niesłychanie dużo informacji, ale w miarę jak tej informacji nam przybywa, zaczynamy się, my genetycy, zastanawiać, czy rzeczywiście to, co w tej informacji uzyskujemy, to jest aż tyle, ile byśmy chcieli. Pamiętam, kiedy pojawiły się pierwsze publikacje opisujące właśnie odczytanie sekwencji genomu człowieka, to pojawiły się też niesłychanie optymistyczne wizję, że oto właściwie o człowieku wiemy już wszystko. To są mniej więcej echa tego, co Mark Johnston opowiadał o genomie drożdży, że w zasadzie poznaliśmy genom człowieka. No to skoro poznaliśmy, no to robota skończona, możemy się rozejść, nic więcej do zrobienia nie zostało. Po czym przyszło takie otrzeźwienie, że skoro tak dużo wiemy, to dlaczego tak naprawdę wiemy tak mało i co z tych wszystkich danych, które gromadzimy, może nam wyjść? I przychodzi
pewnego rodzaju opamiętanie, które to opamiętanie mnie akurat skojarzyło się z pewnym tekstem literackim, o którym zaraz trochę wspomnę. A bierze się to stąd, że te maszyny są niesłychanie wydajne. W naszym instytucie od kilku lat mamy jeden z najprostszych, z najmniejszych tego typu sekwenatorów nowej generacji. On oczywiście jest sprzężony z komputerem, na którym wszystko to zapisuje. Zapisuje te informacje w postaci plików tekstowych. Komputer, który kupiliśmy razem z tą maszyną, miał 10 terabajtów pojemności dysków. Ci z Państwa, którzy się interesują komputerami, wiedzą, że jest to niemało. To jest mniej więcej 20 razy tyle, ile ma taki całkiem dobry, całkiem porządny laptop. W tej chwili już 80% tej powierzchni mamy wykorzystane i jednym z moich zadań w Instytucie jest ściganie użytkowników tej maszyny, żeby swoje starsze dane gdzieś tam archiwizowali, bo nie ma gdzie umieszczać nowych. I zaczynamy tonąć w tych terabajtach danych i pojawiła się idea, że to może być nowe oblicze nauki. Że tak jak kiedyś nauka formułowała hipotezy, następnie szukała w obserwacjach i w wynikach eksperymentów falsyfikacji bądź potwierdzenia tej hipotezy i potem krok po kroku dochodziła do coraz doskonalszych teorii, tak teraz być może nie należy wychodzić od jakiejkolwiek wcześniej wymyślonej hipotezy, tylko zupełnie z niezapisaną tablicą, żeby uniknąć wszelkich jakby prób ściągnięcia danych na swoją korzyść, że należy prowadzić projekty nie napędzane hipotezami, jak to się nazywa w angielskim odpowiedniku tego podejścia, tylko napędzane danymi. Zbierajmy te terabajty danych, a coś się w nich ciekawego znajdzie. Prawdę mówiąc, nigdy nie byłem zwolennikiem takich teorii, dlatego tego typu idei, dlatego że wiele, wiele lat wcześniej przeczytałem tekst literacki, który doskonale wytłumaczył, czym może się to skończyć. I jest to tekst, który wszystkim bardzo polecam. Jest to jedno z opowiadań Stanisława Lema ze zbioru Cyberiada, Wyprawa szósta, czyli jak Trul i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gembona pokonać. Z 1965 roku. Nie będę tutaj próbował tego opowiadać, streszczać ani cytować, dlatego że uroda języka tego jest tak niezwykła, że to trzeba po prostu samemu tego doświadczyć, ale w każdym razie owego ów zbójca był zbójcą lepszego rodzaju, był zbójcą dyplomowanym, który nie pragnął kosztowności, a pragnął wiedzy. Ale jakiej wiedzy? Jakiejkolwiek byle prawdziwej. W związku z tym bohaterowie skonstruowali mu maszynkę, która dawała mu wszelką prawdziwą informację, jaka istnieje we wszechświecie. I skończył marnie przysypany tonami tej informacji, która zupełnie nie była mu do niczego potrzebna. I tutaj to jest fragment, jeden z fragmentów kończących to opowiadanie, bo już mu świtało, że wszystkie owe całkiem prawdziwe i ze wszechmiar sensowne informacje zupełnie nie są mu potrzebne. I tym się może, proszę Państwa, skończyć wyprawa po informacje bez myśli, po co jest nam ta informacja. Ale nie zmienia to tego, że umiejętność zdobywania informacji przez te 100 lat rozwoju genetyki zdobyliśmy naprawdę niezwykłą. Od idei, że gen jest jakimś hipotetycznym, abstrakcyjnym bytem, który determinuje to, jak się rozwinie taka, a nie inna cecha, doszliśmy do opisu całej tej atomowej maszynerii, tych nanomaszyn w naszych komórkach, które przepisują DNA na RNA, z RNA tworzą białka, a białka pełnią różne funkcje w komórkach. Zdobyliśmy też umiejętność dowiadywania się,
jaką geny pełnią funkcję. I skoro teraz ja mogę niewielkim już tak naprawdę nakładem poznać sekwencję DNA praktycznie każdego z nas, jeszcze w 2010 i 2012 roku był jako pionierski projekt zwany projektem 1000 genomów, gdzie chodziło o to, aby poznać całościowy zapis DNA grupy właśnie około 1000 osób z różnych stron świata po to, aby zrozumieć, jaka jest różnorodność genetyczna naszego gatunku, co skądinąd daje fascynujące możliwości badania prehistorii i jest taką małą rewolucją też w archeologii na przykład, ale to jest już zupełnie inny temat. W tej chwili takie banki informacji mają już dziesiątki tysięcy kompletnych sekwencji genomowych, a to są te, o których wiemy, bo są publiczne. Są też bardzo duże banki danych tworzone przez firmy farmaceutyczne, przez różnego rodzaju firmy prywatne. I co z tego? W tym momencie komuś, kto taki jak ja jest miłośnikiem science fiction, mogą przypomnieć się wszystkie historie, wszystkie fabuły, które widziały w tym pewnego rodzaju i fascynującą, i przerażającą perspektywę. Fabuły zresztą bardzo stare, bo można to znaleźć jeszcze sprzed ponad wieku w Nowym Wspaniałym Świecie Huxleya. Ideę, że skoro dokładnie poznamy biologię człowieka, będziemy mogli wszystko o nim wiedzieć, będzie zdeterminowane to, do czego się będzie nadawał w społeczeństwie, a do czego nie będzie się nadawał. To jest plakat filmu takiego sprzed już też jakiegoś czasu, gdzie właśnie sekwencja DNA i wyczytane z niej informacje decydowały o tym, co człowiek mógł dalej w życiu robić. I to jest historia bohatera, który marzył o zostaniu astronautą, ale miał geny nie takie jak trzeba i do różnych sztuczek się próbował odwołać, aby to swoje marzenie zrealizować. Czy rzeczywiście znajomość genomu pozwala na przewidzenie charakteru, zdolności, czy też może skłonności do chorób? Obiecuje się nam też personalizowaną medycynę, czyli też słyszałem już około z 10 lat temu ideę, że już zupełnie niedługo będziemy chodzić do lekarza z sekwencją naszego DNA zapisaną na jakimś nośniku pamięci, a on będzie nas diagnozował i dobierał nam terapię do tejże sekwencji DNA. To gdzie tam ten nowy, wspaniały, czy też nie tak wspaniały świat jest, skoro już tak wiele wiemy? Tymczasem rzeczywistość nie jest taka prosta. W badaniu DNA my potrafimy wykrywać bardzo wiele chorób genetycznych, ale to są choroby rzadkie, takie jak mukowiscydoza, która dotyka mniej więcej 1 na 2000 osób z grubsza w całej w populacji Europy Północnej i to jest uznawana za częstą chorobę genetyczną. Na południu Europy są choroby zwane talasemiami, gdzie może to sięgać 1 na 1000, 1 na kilkaset osób, ale nadal nie nazwalibyśmy tego intuicyjnie chorobą częstą, porównując to na przykład z chorobami nowotworowymi czy z chorobami serca. Więc co z tymi częstymi chorobami? Można na podstawie DNA przewidzieć pewne proste cechy wyglądu. Na przykład kolor włosów, oczywiście ten naturalny, pomijam to, że obecnie u bardzo wielu osób kolor włosów jest cechą nabytą, niewrodzoną, to ten wrodzony kolor włosów można przewidzieć, kolor oczu, odcień skóry, nie stuprocentowo, to są metody dające tak między 80 a 90% trafnych przewidywań, ale daje się zrobić. Bardzo chętnie z tego korzystają różnego rodzaju służby identyfikujące bądź poszukujące przestępców czy też
ofiary jakiejś zbrodni, gdzie na podstawie śladów biologicznych można taki uproszczony rysopis stworzyć, ale nie tylko w takich ponurych scenariuszach jest to realizowane. Niedawno z udziałem zresztą polskich badaczy na podstawie DNA wyizolowanego z włosa znalezionego w starej księdze spróbowano odtworzyć rysopis Mikołaja Kopernika i porównać go ze znanymi wszystkim portretami i obrazami. Ale co z takimi bardziej złożonymi cechami? Czy na przykład będzie można pobrać DNA noworodkowi i przewidzieć, jak wysoki wyrośnie? Czy będzie można przewidzieć, czy będzie miał talent do matematyki, czy raczej do muzyki? Czy będzie sprinterem, czy długodystansowcem, czy może jednak bardziej szachistą? Czy te wszystkie cechy są zapisane w DNA? A skoro są zapisane w DNA, a DNA potrafimy odczytywać, czy w związku z tym stoją przed nami otworem? I z trochę poważniejszych rzeczy. Czy na przykład będzie można przewidzieć, czy gdy nadejdzie już schyłek życia, czy tym, co będzie tę osobę trapiło, będą choroby serca, czy choroby nowotworowe, czy choroby płuc. To są te najczęstsze przyczyny śmierci osób w bardziej podeszłym wieku. Czy to wszystko też gdzieś tam jest? I druga strona tego wszystkiego, bo nauka zawsze idzie ramię w ramię z techniką. Odkrycia naukowe czynione z ciekawości świata skutkują też nowymi metodami, które możemy zastosować w przemyśle, w gospodarce. Z kolei te nowe metody przekładają się na nowe narzędzia badawcze, które pozwalają nam odkrywać nowe rzeczy. Tu też tylko tak na marginesie powiem, że nie jest prawie nigdy tak, że jeżeli ktoś sobie założy, że opracuje nową, przydatną w gospodarce metodę, to do czegoś naprawdę twórczego dojdzie. To, co jest naprawdę twórcze, powstaje na początku przynajmniej z ciekawości, a potem jest przez zastosowania przechwytywane. Cała inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna, cała wszystkie zastosowania współczesnej genetyki są tylko dzięki temu, że Rosalind Franklin, Francisa Cricka i Jamesa Watsona bardzo interesowało, jak ten DNA wygląda. Oni wcale nie robili tych prac po to, żeby stworzyć nowe testy wykrywające nowotwory, żeby stworzyć modyfikowane genetycznie rośliny czy zwierzęta, żeby stworzyć nowy przemysł biotechnologiczny. Nie, ich po prostu bardzo ciekawiło to, jak to się zwija. Ale dzięki tej ich ciekawości wszystkie te techniki mamy. To o tym, ja zawsze o tym powtarzam, bo jest to coś, o czym osoby zarządzające nauką nie zawsze pamiętają. Co potrafimy robić? Od początku lat 70. potrafimy też DNA manipulować. Potrafimy wyizolować gen z jakiegoś organizmu, zmienić go, wprowadzić do innego organizmu. I mamy dzięki temu ogromny wachlarz metod. Na przykład możemy pójść do apteki i kupić dla chorych na cukrzycę ludzką insulinę. Ludzką insulinę, którą nie uzyskuje się z ludzi gdzieś tam odławianych w ciemnych zakątkach, tylko uzyskuje się ją z bakterii, które mają wprowadzony gen kierujący syntezą tego białka, bo insulina jest po prostu białkiem. Tak samo mamy na przykład kukurydzę, która potrafi sama się bronić przed szkodliwymi owadami, nie potrzebując do tego chemicznych oprysków. O tym, jak bardzo wiele nieporozumień wokół tych metod narosło, zwłaszcza tych, które dotyczą żywności, to jeszcze by kiedyś można porozmawiać, bo to jest temat na kolejne 2 godziny dyskusji, ale to nie o tym tutaj mówimy. Ale tego typu metod mamy bardzo wiele. DNA można dowolnie w probówce zmieniać i wprowadzony do probówki funkcjonuje równie dobrze jak naturalny. Co więcej, można DNA syntetyzować od zera z podstawowych chemicznych odczynników i taki DNA też działa.
bo tam nie ma żadnej magii, tam nie ma żadnej siły życiowej, jak jeszcze filozofowie 100 lat temu mogli uważać, że jest siła życiowa, która odróżnia materię żywą od nieożywionej. Nie, nie jest tak. Można DNA zrobić w laboratorium, wychodząc od prostych odczynników i taki DNA będzie działał równie dobrze. Kilka lat temu w ten sposób odtworzono cały DNA jednego gatunku bakterii i po wprowadzeniu do komórek on funkcjonował równie dobrze jak jej naturalny DNA. To nie było jeszcze stworzenie życia, dlatego że ta komórka musiała tam być. To różnica jest mniej więcej między wgraniem do komputera nowego systemu operacyjnego, a zbudowaniem komputera od zera. To zmiana systemu jest pewnym osiągnięciem, ale jednak musiał być ten hardware, musiał być ten sprzęt tutaj dostarczony, ale program potrafimy już przepisać od nowa. Od mniej więcej 4 lat potrafimy też zmieniać DNA bez jego izolacji. Tak jak ta tradycyjna, a tradycyjna mamy tu na myśli jakieś 40 lat, inżynieria genetyczna, wymagała wyizolowania DNA, zrobienia z nim czegoś i wprowadzenia z powrotem, co bywało kosztowne, trudne i problem z tym był taki, że do każdego typu komórek, do każdego organizmu trzeba było to robić, wymyślać od nowa. Metody, które działały dobrze dla bakterii, nie działały dobrze dla drożdży. Metody, które dobrze działały dla drożdży, nie działały dla roślin. Nawet metody, które dobrze działały dla komórek myszy, niespecjalnie się sprawdzały w komórkach ludzkich. A teraz mamy narzędzie zwane redagowaniem genomu, dzięki któremu możemy wprowadzić w dowolne miejsce w DNA dowolną zmianę, jaką chcemy. Czyli możemy in situ w organizmie nie tylko odczytywać, ale też i korygować. I czy w związku z tym zaraz zaczniemy projektować nowego, lepszego człowieka? Oczywiście nagłówki już nam to mówią, ale to jest problem z nagłówkami, że one mówią za dużo. To jest w ogóle problem współczesnej nauki, że my za dużo i za szybko obiecujemy. To jest związane z tym, że nauka jest w tej chwili dziedziną potwornie konkurencyjną, gdzie masa bardzo dobrych laboratoriów konkuruje o coraz mniej dostępne fundusze. W związku z tym, jak to często bywa, kto głośniej krzyczy, będzie szybciej dostrzeżony. W związku z tym naukowcy często ulegają pokusie, żeby krzyczeć troszkę za głośno i zbyt wiele obiecywać. To nawet się doczekało osobnego angielskiego słowa overselling, czyli takie nadmierne sprzedawanie wyników naukowych. I moim zdaniem jest to coś bardzo szkodliwego, dlatego że kiedy potem ludzie skonfrontują te obietnice z rzeczywistością, mogą stracić zaufanie do naukowców i do nauki jako takiej, a to jest ostatnia rzecz, której w tej chwili potrzebujemy. No to jak to z tym będzie? Czy w związku z tym, skoro potrafimy czytać DNA, skoro potrafimy zmieniać DNA, czy będziemy potrafili stworzyć, ja już pomijam w tej chwili całe dyskusje etyczne z tym związane, to moglibyśmy zresztą, miewamy często na Festiwalu Nauki spotkania z bioetykami, którzy się tego typu problemami zajmują, ale czy w związku z tym możemy stworzyć nowego, lepszego człowieka? Takiego, który będzie wyższy, silniejszy, inteligentniejszy, nie będzie chorował, nie będzie zapadał na nowotwory, nie będzie chorował na serce, nie będzie mu się cholesterol odkładał tam, gdzie się nie powinien odkładać, jak się naje za dużo. Czy to wszystko jest już w zasięgu ręki? I tu zaczyna się właśnie to, czego jeszcze nie umiemy. Bo przy tej całej wspaniałości i potędze inżynierii genetycznej, o której Państwo z pewnością słyszeli wiele popularnych wypowiedzi, my cały czas nie potrafilibyśmy zrobić czegoś, co zrobił człowiek w epoce wczesnego paleolitu. Jednego z największych osiągnięć inżynierii genetycznej. Podam Państwu przykład. Wychodząc z tego zwierzęcia, w ciągu mniej więcej 20 tysięcy lat dostaliśmy to. To jest, proszę Państwa, zmiana genomu, prawda? Proszę zobaczyć, co my zrobiliśmy z genomem wilka.
To tak przy okazji też, jeżeli komuś się wydaje, że modyfikacje genomu to jest tylko grzebanie w DNA i tak dalej, i to jest sprawa ostatnich lat, to nie, człowiek zmienia, przekształca towarzyszące mu i rośliny, i zwierzęta od dziesiątków tysięcy lat. I tu już od razu Państwu powiem. W tej chwili oczywiście, mając te wszystkie techniki analizy DNA, badacze poznali zapis DNA kilkuset różnych ras psów, poznali zapis DNA wilka i wiemy, gdzie one się różnią. Ale gdybyśmy tej wiedzy już po fakcie nie mieli, najwybitniejszy genetyk zwierząt, gdyby dostał DNA wilka i zadanie zrób jamnika, nie wiedziałby, jakby się do tego zabrać, które geny trzeba zmienić. My teraz wiemy, które się zmieniły, ale zaprojektować to naprzód, to już zupełnie inna historia. Tu już właśnie dochodzimy do tego, co jest głównym tematem dzisiejszego spotkania, czyli tego, co genetycy jeszcze nie wiedzą i nie potrafią. Tego typu zmiany wprowadzić nie potrafią. Żeby nie było, że tylko ze zwierzętami, to samo spotkało też towarzyszące nam rośliny. W ciągu kilku tysięcy lat z takiej dosyć niepozornej rośliny i tylko ktoś, kto niedawno miał jakiś kurs botaniki i może mu się nazwa Brassica oleracea z czymś kojarzyć, zorientuje się, że produktem inżynierii ewolucyjnej człowieka jest to. To jest botanicznie ten sam gatunek, gdzie pojawiły się mutacje zniekształcające kwiaty, zniekształcające liście, zniekształcające łodygi. To tak przy okazji, jakby ktoś kiedyś wmawiał, że to jest naturalne. Nie, nie, w przyrodzie bez działalności człowieka nic takiego nigdy by nie wyrosło, a ci, którzy uprawiają ogródki czy pola, wiedzą doskonale, że bez pomocy człowieka natychmiast przegrałoby konkurencję z dzikimi, niezmienionymi przez człowieka roślinami. Ale jak już mówiłem, problem naturalności i modyfikacji to jest zupełnie inny problem. I znowu, możemy odczytać DNA tych odmian, porównać z DNA dzikiej rośliny i zobaczyć, gdzie zaszły zmiany. Wiemy to dla bardzo wielu uprawnych roślin teraz. Ale zaprojektować coś takiego, to znowu najlepsi genetycy teraz by nie potrafili. To, co my potrafimy, to potrafimy zmieniać pojedyncze geny, pojedyncze cechy organizmu. Z kukurydzy potrafimy zrobić kukurydzę, która produkuje jedno białko więcej albo jedno białko mniej. U zwierząt to samo. Potrafimy na przykład stworzyć łososie, które rosną trzy razy szybciej, bo produkują więcej i wydajniejszego hormonu wzrostu. Ale to nadal jest łosoś, a nie pstrąg, ani nie śledź. Potrafimy też identyfikować funkcje różnych genów. Dla jednych organizmów łatwiej, dla innych trudniej. Taki organizm, który od kilkudziesięciu lat towarzyszy genetyce, to są drożdże piekarskie, gdzie znamy już całą sekwencję DNA, znamy wszystkie geny, potrafimy każdy z tych genów wyłączyć i zobaczyć, co się stanie. Tu już rzeczywiście funkcje większości, choć nie wszystkich genów, znamy. Ale poznaliśmy je, a nadal nie rozumiemy całego organizmu. I tu już się pojawia pewien problem. I tu już się trzeba zastanowić, dlaczego biologia jest trudniejsza niż się wydaje. I tu będzie pewna historia niezbyt trafnej metafory. To jest metafora, która w polskim piśmiennictwie nie funkcjonuje jakoś zbyt często, natomiast jest bardzo często spotykana, a przynajmniej była w tekstach anglojęzycznych, gdzie o DNA, nie pamiętam kto pierwszy tej metafory użył, że DNA to jest blueprint of life. Co to jest blueprint? Blueprint to jest schemat techniczny, to jest rysunek techniczny. Nazwa się bierze z tego, że w czasach, kiedy nie było komputerów i komputerowych programów dla inżynierów, to kreślono schematy na takiej kalce niebieskiej. I teraz co na tej kalce jest, prawda? Nawet ci z Państwa, którzy nie są inżynierami, wiedzą, że o tu jest samochód, prawda? I mniej więcej wiedzą, jak to działa, prawda?
I mając taki dokładny schemat, gdzie urządzenie jest rozrysowane do każdej śrubki i pewną specjalistyczną, ale jednak nie jakąś tajemną i niesłychanie skomplikowaną wiedzę, jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to działa. Dobry inżynier będzie w stanie zrozumieć, co się stanie, jeżeli jeden element zastąpi elementem o nieco innym kształcie. Złożoność tego obiektu, który tutaj jest przedstawiony, jest mniej więcej taka jak złożoność tego przedstawienia. Czyli mając taki schemat i dosyć podstawową wiedzę, której podejrzewam uczą w technikach, jesteśmy w stanie wszystko tutaj zrozumieć. I to jest bardzo niedobry sposób myślenia o DNA, dlatego że z DNA tak się nie da, bo DNA nie jest takim schematem. Znacznie lepszą metaforą na to, czym jest DNA, jest to. To jest przepis kuchenny. Proszę zobaczyć, że ten przepis jest bardzo krótki, prawda? To jest kilkaset znaków, prawda? Czy to znaczy, że złożoność szarlotki to jest kilkaset liter? Proszę sobie zrobić taki eksperyment myślowy, że spotykamy przybyszy z jakiejś innej cywilizacji, czy to jakichś odległych wysp, czy to gdzieś z innej planety, która to cywilizacja nigdy niczego nie piekła ani nie gotowała. Żywią się tylko owocami surowymi zrywanymi z drzewa, warzywami, też niczego gotują, nie gotują, niczego nie pieką i tak dalej. Są nawet chyba takie diety teraz, które właśnie tylko czymś takim się posługują. No, nie wypowiadam się o ich sensowności, inni zrobili to za mnie i nie jest to specjalnie rozsądne i zdrowe. I teraz proszę sobie wyobrazić, że dajemy takiej osobie z takiej cywilizacji, niech ona bardzo dobrze umie czytać, niech ona bardzo dobrze zna nasz język, zna każde słowo tutaj. Czy po przeczytaniu tego przepisu będzie w stanie sobie wyobrazić smak, zapach i wygląd szarlotki upieczonej? Nie, prawda? Czy będzie w stanie zrozumieć, co się stanie, jeżeli coś się zmieni w tym przepisie? Nie. Bo proszę zobaczyć, że złożoność tego tekstu to nie jest tylko złożoność tych kilkuset liter. Tutaj na przykład jest mąka. Czyli czy gdzieś tam w tle nie powinna być znajomość tego, czym jest mąka, w związku z tym, czym jest pszenica i tak dalej. To jest nawet, gdybyśmy tej osobie obok tego przepisu dali te składniki, prawda, takie po kawałku, nasypali tego cukru, tego, tych jajek, tej mąki i tak dalej i pozwolili dotknąć i posmakować, nadal, dopóki tego przepisu nie wykona, nie będzie w stanie sobie wyobrazić końcowego efektu. A ponieważ DNA, jak już to zresztą sobie na początku powiedzieliśmy, działa na zasadzie przepisu, to jest przepis, jak robić białka. I dopóki nie rozumiemy tych białek, dopóki nie rozumiemy, jak one działają, to jesteśmy właśnie w tej sytuacji tego przybysza, który pierwszy raz spotyka się z przepisem na upieczenie ciasta. Nie zrozumiemy, nie przewidzimy właściwości. I teraz jeszcze parę słów o tym, jak genetyka dowiaduje się tego, co się dowiaduje. Czyli jak poznajemy, jak działają geny. Podstawowa metoda działania genetyka jest to metoda taka, jaką świat poznaje małe dziecko. Skądinąd w ogóle naukowcy to są ludzie, którzy nigdy nie przestali być dziećmi, to jest powszechnie wiadome. Natomiast w tym przypadku wiadomo, że dziecko musi wszystko zepsuć, rozebrać, żeby zobaczyć, co jest w środku. I my robimy podobnie. My psujemy geny i patrzymy, co się stanie. W tej chwili, kiedy mamy te metody poznawania wszystkich genów, potrafimy po prostu sobie powiedzieć, o, a dzisiaj zepsuję ten, a za tydzień ty zepsujesz tamten i jak się zbierzemy w odpowiednio dużo laboratoriów, w odpowiednio dużo środkami, to zobaczymy każdy z nich, co robi. Wcześniej po prostu trzeba było liczyć na przypadek, na pojawienie się mutanta, tak jak na przykład w 1904 roku Thomas Hunt Morgan zobaczył w swoim laboratorium muchy, które zamiast czerwonych oczu, jak to mają muszki owocówki, miały oczy białe. I stąd doszliśmy do genu, który odpowiada za to, że te oczy są czerwone. Dziś już bardzo dobrze wiemy, co robi białko kodowane przez ten kawałek DNA. Ono transportuje do komórek zawiązka oka
substancje, które są potrzebne, żeby w tych komórkach pojawił się czerwony barwnik. Tak samo, kiedy na przykład bierzemy bakterie, izolujemy takie, które nie potrafią produkować jakiejś substancji, no to znajdujemy geny odpowiadające za wytwarzanie tej substancji. Tutaj akurat mojego magistranta drożdże, które nie potrafią oddychać tlenowo, w związku z tym nie rosną na odpowiednim podłożu. Genetyka całą masę takich metod sobie wykształciła. Ale teraz ta metoda dała nam wszystko, co wiemy. Ja teraz będę szukał dziury w całym, ale proszę sobie najpierw uświadomić całość, że wszystko, co w genetyce wiemy o funkcjach genów, wiemy właśnie w ten sposób. Coś się zepsuje i patrzymy, co się dzieje, jak się zepsuje. U bakterii, u drożdży, u muchy, też i u człowieka. Kiedy spotykamy chorego z jakąś chorobą genetyczną i identyfikujemy, jaki gen u niego się zepsuł. I teraz, to jest metoda z pewnymi ograniczeniami, zwłaszcza jeżeli próbujemy ją rozszerzyć na to, co już wspomnieliśmy, na ten projekt science fiction. Przeczytam twoje geny i powiem ci, kim jesteś. Dlatego, że to, że zepsucie jakiegoś genu spowoduje utratę jakiejś funkcji, czy to oznacza, że to jest jedyny gen, który za tę funkcję odpowiada i czy on jest ważny w zmienności? Nie do końca. Podam Państwu bardzo prosty przykład odwołujący się do codziennej techniki. Idziemy do sklepu jakiegoś marketu, żeby kupić sobie nowy telewizor. Po co to będzie, to inna sprawa, ale zastosowania różne mogą być. I widzimy takie, które kosztują kilkaset złotych i pokazują obraz. I widzimy takie, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych, mają miliardy kolorów, mnóstwo dodatkowych funkcji, prawda, jakieś niesłychane głębie obrazu i tak dalej. Prawda? Widzimy ogromne zróżnicowanie tych sprzętów, tak? Teraz proszę sobie wyobrazić, że w telewizorze za kilkaset złotych i w telewizorze za kilkanaście tysięcy złotych przecinam nożyczkami kabel zasilający. Obraz znika, prawda? Czy to znaczy, że różnica między tym za kilkaset, a tym za kilkanaście tysięcy to jest ten, że ten za kilkanaście tysięcy ma lepszy kabel? Nie, prawda? Ta różnica tkwi zupełnie w... To, że uszkadzając coś, zaburzam całkowicie funkcję, nie oznacza, że to ten element odpowiada za zmienność właściwości prawidłowo funkcjonującego obiektu. Tak samo jest w genetyce. Popatrzmy na przykład na taką prostą cechę fizyczną człowieka, jaką jest wzrost. To jest dosyć znany przykład osoby z wrodzoną wadą polegającą na defekcie genu zwanego FGFR4. Geny człowieka zwykle mają nieinteresujące nazwy, takie zbitki liter i cyfr. Zresztą celowo zabawne nazwy zostawiamy innym organizmom, bo tu czasami do ludzkich genów przywiązane bywają ludzkie tragedie. I to jest cecha, która rzeczywiście zależy od tego jednego genu. Jeżeli ktoś odziedziczy jeden uszkodzony taki gen, to będzie miał taki fenotyp zwany przez genetyków medycznych achondroplazją, czyli niski wzrost związany z nieproporcjonalnie krótkimi kończynami przy normalnym tułowiu i głowie. Ale teraz, czy to oznacza, że to, że na przykład wśród nas, jak tutaj siedzimy na tej sali, są osoby bardzo wysokie i osoby niższe, to jest związane z różnicami w tym genie FGFR4? Nie. To jest dokładnie ten sam błąd jak z tymi kablami i telewizorami, prawda? Ten gen to jest odpowiednik tego kabla. Jak się go uszkodzi, to są poważne zaburzenia w rozwoju prawidłowego wzrostu. Ale jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego jest tak, że jedni z nas mają 1,70 m parę, inni z nas mają prawie 2 metry wzrostu, to nie wystarczy przeanalizować ten jeden gen, czy jakikolwiek inny jeden gen. Dopiero od niedawna wiemy, że tutaj to tak naprawdę
jest co najmniej 200 różnych genów. I tu się pojawia właśnie ten podstawowy problem. Po pierwsze, to co identyfikujemy badając geny pojedynczo, niekoniecznie przekłada się na to, co pozwalałoby nam przewidywać nasze właściwości. Do tego genetyka, jaką znamy ze szkoły, to jest tylko mały kawałek genetyki. I problem polega na tym, że my ucząc się genetyki, zaczynamy i tak naprawdę kończymy na genetyce zwanej genetyką mendlowską, właśnie od nazwiska Mendla. Ci z Was, którzy tutaj jeszcze widzę, mogli niedawno mieć coś do czynienia z systemem szkolnym, z całą pewnością pamiętają tego typu krzyżówki, że właśnie ojczulek Mendel krzyżował groszek, były kwiaty białe i kwiaty czerwone i jeden gen, warianty jednego genu decydowały o tym, czy kwiaty groszku będą czerwone, czy będą białe. Wiedząc, który jest dominujący, który recesywny, rozpisując krzyżówki w postaci tak zwanych szachownic Panetta, można było wszystko przewidzieć, jak to będzie z tymi kolorami kwiatów wygląda. Potem może, być może doszło się do sytuacji, gdzie jakieś cechy zależały od dwóch, no może jak był złośliwy nauczyciel, to trzech genów. A przed chwilą mieliśmy 200. No i tu właśnie zaczyna się robić ten problem. Bo jak to jest z tą genetyką mendlowską? Jej istotą jest to, że za konkretną cechę w fenotypie odpowiadają allele, czyli warianty pojedynczego genu. I wtedy rzeczywiście poznamy wszystkie te geny i rozwiązujemy biologię tego organizmu. Gdyby to było takie proste, że każdy działa po kolei, osobno, niezależnie od siebie. I to jest zasadniczo prawda na poziomie molekularnym, bo rzeczywiście jeden gen często odpowiada za jedno białko, chociaż też nie zawsze. Ale jak to przełożyć na cechy inne niż te rzadkie choroby? Tutaj jest jeden z moich ulubionych obrazków z takiego bardzo inteligentnego komiksu internetowego. Tym z Państwa, którzy nie są biegli w angielskim, przetłumaczę to, jak ta para siedzi sobie przy stoliku przy romantycznej kolacji przy świecach, że oboje moi rodzice byli daltonistami. Patrz, że gdybyśmy mieli więcej niż dwoje dzieci, mamy więcej niż połowę szansy na takie urocze rude włosy. O, patrz, zielone oczy. I tutaj pod spodem napis, że taka ciekawostka, że 30% randek biologów kończy się rozwiązywaniem szachownic Panetta. To się bierze stąd, że oczywiście też w szkole mogliśmy się spotkać z tego typu zadaniami, prawda, gdzie było, prawda, że jeżeli mamy blondynkę z jasnymi oczami, brunetę z ciemnymi oczami, ale jego babka była taka, to jakie jest prawdopodobieństwo, że dzieci będą miały takie oczy czy takie włosy. Nie, proszę Państwa, to tak nie działa u człowieka i ci z Państwa, którzy być może są nauczycielami albo nauczycielami będą, proszę nie stosować tych przykładów do tłumaczenia genetyki mendlowskiej, dlatego że jak już zresztą pokazywałem, takie cechy jak kolor oczu czy kolor włosów zależą od kilku genów. Nie setek jak wzrost, ale kilku. W związku z tym zupełnie możliwe jest to na przykład, że rodzice mający oboje oczy niebieskie będą mieli dziecko z oczami ciemnymi. Sam spotkałem się kiedyś z taką osobą, która dopiero po moim wykładzie powiedziała mi, że poczuła ulgę, dlatego że po szkolnych zadaniach była przekonana, że czegoś jej w rodzinie nie powiedziano. Więc to jest. I tutaj taka uwaga, jeżeli ktoś by szukał jakichś ciekawszych przykładów do tłumaczenia genetyki mendlowskiej niż ten groszek, bo kogo groszek obchodzi, to proszę poszukać cech determinujących ubarwienie futra u kotów. Koty są miłe, a tam jest parę cech takich, które są w oczywisty sposób mendlowskie. Poza tym, jeżeli nawet komuś nieprawidłowo przypiszemy rodzicielstwo, to wyższość kotów polega na tym, że je niewiele co obchodzi na świecie, więc nie ma z tym problemu. I tu znowu mamy ten. Skoro mieliśmy u groszku ten jeden gen na barwę kwiatów, to czy na przykład mamy gen, który mówi o tym, że niektórzy lubują się w ryzykownych zachowaniach? To są wszystko przykłady, które w jakiejś tam formie po popularnej prasie krążyły. Czy jest gen inteligencji? Czy jest gen
nowotworów, gen chorób serca, tych wszystkich częstych chorób, na które rzeczywiście często zapadamy. Bo trzeba rozróżnić jeszcze, że my zajmujemy się z jednej strony chorobami u człowieka, z drugiej strony tą zmiennością prawidłową. I teraz cały problem polega na tym, że dobrze drogę od genu do jego efektu my potrafimy poznać tylko dla tych cech, które zależą od pojedynczych genów. Dla tych, które zależą od kilku czy kilkunastu, mamy metody z wykorzystaniem dosyć zaawansowanej statystyki i one nam dadzą właśnie przewidzenie, że o, na 90% brunet, ale nie na 100%. Natomiast dla tych, które jak wzrost zależą od setek genów, czy jak inteligencja od tysiąca, to my nawet nie za bardzo jeszcze wiemy, jak się za to zabrać. I to jest właśnie, proszę Państwa, to, o czym genetycy nie wiedzą. I teraz na zakończenie parę słów właśnie o tym. Bo problem u człowieka polega na tym, że takich cech typu jeden gen, jedna cecha, znamy mnóstwo, ale to są choroby, które są albo rzadkie, albo bardzo rzadkie. Jak coś się zdarza raz na 1000 urodzeń, to jest uznawane za bardzo częste wtedy. A w praktycznie wszystkie aspekty tak zwanej zmienności prawidłowej, czyli to, co powoduje, że jak tutaj siedzimy, każdy z nas jest inny, bo każdy z nas ma trochę inny genotyp zapisany w DNA, to wszystko powoduje, że to wszystko są cechy zależne od współdziałania setek, a nawet i tysięcy genów i jeszcze przecież czynników środowiskowych. O tym współdziałaniu ze środowiskiem jeszcze sobie troszeczkę powiemy. I to jest to wyzwanie genetyki na czas najbliższy. To jest zrozumieć właśnie, wyjść poza ten schemat jeden gen, jeden produkt, jedna cecha. Zrozumieć te układy znacznie bardziej złożone. I to jest właśnie to, czego nie ma w podręcznikach szkolnych zbyt dużo, a nie ma dlatego, że jeszcze nie za bardzo jest co tam w tych podręcznikach pisać, bo twardej wiedzy na ten temat nie ma. Chociaż oczywiście jak to biolodzy, znowu ci z Państwa, którzy mają czasami wątpliwą przyjemność być procesowani przez system edukacyjny, wiedzą, że biologia lubi przykrywać nie do końca kompletną wiedzę znajdowaniem wielu mądrze brzmiących terminów. I oczywiście my takie terminy mamy i wiemy na przykład, że sytuacja, w której jeden gen wpływa nie na jedną cechę, ale na więcej, nazywamy pleiotropią. Natomiast sytuacja, kiedy na jedną cechę wpływa więcej genów, to jest epistaza bądź ogólnie interakcje genetyczne. I co my o tych cechach zależnych od bardzo wielu genów i środowiska wiemy? Niewiele. Potrafimy ilościowo, statystycznie opisać, na ile zmienność danej cechy zależy od zmienności genów, a na ile od zmienności środowiska. To jest parametr, który nazywamy odziedziczalnością i to jest moim zdaniem najważniejsze pojęcie z genetyki. To znaczy, jeżeli coś komuś z edukacji genetycznej powinno zostać, to powinno zostać zrozumienie tego pojęcia, którego niestety w żadnym szkolnym programie nie ma. Co to jest odziedziczalność? To jest to, na ile w danej populacji zmienność danej cechy zależy od zmienności warunków środowiska, a na ile od zmienności genów. To nie jest wartość raz na zawsze przypisana do jakiejś cechy. Nie można powiedzieć na przykład, że wzrost ma taką, a nie inną odziedziczalność, bo to zależy od populacji. Na przykład choćby od tego, jak duże jest jej zróżnicowanie genetyczne. Wyobraźmy sobie populację identycznych genetycznie klonów, jak szturmowcy w Starych Gwiezdnych Wojnach na przykład, to były klony, prawda? No to wszelkie różnice wzrostu między nimi będą efektem działań środowiskowych. Natomiast jeżeli popatrzymy na nas, to spora część tych różnic będzie też efektem działania genów. Co więcej, to się zmienia. Wzrost tutaj akurat jest taką cechą, której odziedziczalność jest duża w warunkach dobrobytu. Kiedy żyjemy w dostatnim społeczeństwie i wszyscy mają dostęp do dobrej diety, a kilkuletnich dzieci nie zapędzamy do pracy w fabrykach, to o tym, kto jak wysoki urośnie, decydują głównie geny. Natomiast w sytuacjach niedoboru, w sytuacjach głodu, w sytuacjach
rozwoju w dzieciństwie mniej optymalnego, w takich sytuacjach to środowisko będzie miało decydujący wpływ. Kto będzie miał lepsze dzieciństwo i lepiej jadł, ten urośnie większy. I na przykład to, że średni wzrost człowieka w ciągu ostatnich kilkuset lat w Europie bardzo wzrósł, to jest efekt zmian środowiskowych. Właśnie tego choćby, że dzieci raczej staramy się żywić racjonalnie, a nie posyłamy ich w wieku lat kilku czy kilkunastu do pracy w fabrykach. To znaczy robimy to, ale nie nasze dzieci, tylko dzieci gdzieś w Indiach czy w Bangladeszu. To o tym trzeba pamiętać, że to wszystko jest tylko przesunięte poza nasz widnokrąg. Więc odziedziczalność nie jest taka prosta. Odziedziczalność też nie mówi o tym, czy jakaś cecha zależy od genów. Na przykład to, że większość ludzi ma ręce sztuk dwie i nogi sztuk dwie, jest to coś, co jest całkowicie zależne od genów, które kontrolują proces naszego rozwoju. Natomiast to, że czasami spotykamy ludzi, którzy nie mają jednej ręki albo nie mają jednej nogi, czyli zmienność obserwowana tej cechy, to jest najczęściej efekt czynników środowiskowych, urazów, wypadków i tak dalej. Co jeszcze wiemy o czynnikach o chorobach wieloczynnikowych, o cechach wieloczynnikowych? Potrafimy identyfikować pojedyncze geny, które na tę cechę wpływają w korelacjach statystycznych. Potrafimy, kto trafi do mnie na ćwiczenia z genetyki człowieka, będzie potrafił takie wykresy robić, gdzie potrafimy spośród setek tysięcy miejsc w genomie znaleźć te, których zmienność statystycznie koreluje ze zmiennością tej cechy. Ale tu trzeba bardzo uważać, bo korelacja nie jest ani sprawczością, ani przewidywaniem. Proszę pamiętać, że korelacja to jest to, co stosuje na przykład agent ubezpieczeniowy, który wycenia nam ubezpieczenie samochodu. Płacimy, ci z nas, którzy mają samochody, dosyć dużo, bo mieszkamy w Warszawie, a to jest duże miasto, gdzie ryzyko wypadku i kradzieży jest spore. Ktoś, kto mieszka w małym, spokojnym miasteczku z jednym skrzyżowaniem wśród lasów i pól, płaci 3 razy albo 4 razy mniej, bo to ryzyko jest mniejsze. Ale to nie znaczy, że każdy samochód w Warszawie będzie rozbity albo skradziony. Większość nie będzie, prawda? Korelacja nie oznacza przewidywania. I to jest coś, o czym trzeba pamiętać, bo wokół tych badań korelacji i badań genomu wyrósł cały przemysł komercyjnych testów genetycznych. Można znaleźć reklamy firm, które sprawdzą nam genom i powiedzą nam o nas wszystko. Widziałem nawet reklamę taką, która stwierdzi, że na podstawie analizy DNA za drobną opłatą nasze talenty wykryje. No to bardzo ciekawa koncepcja, prawda? Zamiast tych wszystkich programów typu mam talent, nie umiem śpiewać i tak dalej, po prostu wziąć od każdego wymaz i wytypować zwycięzcę za pomocą analizy DNA. Wiele by nam to oszczędziło. To problem bierze się stąd, że właśnie cała powszechna wiedza o genetyce, choćby wyciągana ze szkoły, to jest wiedza o genetyce mendlowskiej, gdzie jak jest jakaś cecha, to jest za nią jeden gen. W związku z tym, skoro sprzedają nam test, który nam taki gen zbada, no to hura, zróbmy to. A tymczasem najczęściej będzie to test, który nam powie, że mamy wariant, który nam zwiększy ryzyko czegoś na przykład z 1% do 5%. Oczywiście przedstawią to w postaci zwiększa 500%, prawda? Bo to pięknie wyglądająca liczba, prawda? A w rzeczywistości nadal to oznacza, że 95% osób, które mają ten wariant, na nic nie zachoruje. To jest dosyć skomplikowane i ja Państwu podam tylko najprostszy algorytm podchodzenia do tego typu testów. Jeżeli taki test zaleci lekarz po przeprowadzeniu wywiadu, a najlepiej jeszcze po konsultacji ze specjalistą, lekarzem genetykiem, i potem lekarz będzie z Państwem wyniki tego testu interpretował, to jak najbardziej należy to robić. Natomiast jeżeli taki test zaleci reklama w kolorowym czasopiśmie, to są lepsze sposoby na rozstanie się z paroma tysiącami złotych, które dostarczają znacznie więcej rozrywki. Co jest jeszcze bardzo ważne, to jest to, że te testy potrafią okłamać w bardzo perfidny sposób.
w taki, że rzeczywiście istnieją warianty dające bardzo wysokie ryzyko zachorowania na coś. Słynny sprzed kilku lat przykład aktorki Angeliny Jolie, która postanowiła prewencyjnie poddać się mastektomii, mając bardzo duże ryzyko zachorowania na nowotwór piersi. Tak, rzeczywiście są takie warianty. Chociaż akurat test amerykański zrobiony w warunkach polskich nic by nie dał, bo inna populacja, inne mutacje i tak dalej. Ale o czym trzeba pamiętać? Że jeżeli znajdziemy w naszej rodzinie taką mutację, a wskazaniem do zrobienia takiego testu jest to, jeżeli wśród naszych bliskich krewnych są osoby chore i to jest na to zestaw odpowiednich kryteriów i wtedy taki test w ogóle jest nawet refundowany przez NFZ i nie trzeba za niego płacić ciężkich pieniędzy, to wtedy rzeczywiście to nam coś powie. Natomiast jeżeli od tak przychodząc z ulicy zrobimy sobie ten test i wyjdzie nam, że nie mamy wariantu ryzyka, to nie mówi dokładnie nic. Bo ponad 80% przypadków to są przypadki, gdzie tego wariantu ryzyka nie ma. Jeżeli on jest, to prawdopodobieństwo zachorowania jest bardzo wysokie. Jeżeli go nie ma, to nadal nic nie wiemy. I nie można tym testem zastąpić innych metod diagnostycznych. I w takiej sytuacji, jak to zresztą zwykle bywa, kiedy chodzi o nasze zdrowie, słuchajmy specjalistów, a nie reklam. I co te asocjacje nam dają? Badamy je pojedynczo, odkrywamy te korelacje, znamy ich dziesiątki tysięcy, ale nadal nie wyjaśniamy odziedziczalności, bo wychodzi nam, że jakaś cecha ma wysoką odziedziczalność, na przykład wzrost. Ale każda taka korelacja pojedynczo tłumaczy tylko parę procent tego. I co dalej z tym zrobić? Więc zaczęto próbować statystycznie grupować te korelacje w jakieś liczbowe współczynniki zwane wielogenowymi współczynnikami ryzyka. To jest ostatni krzyk mody z ostatnich kilku lat. I co to daje? Proszę zobaczyć, to jest analiza takiego wielogenowego czy współczynnika ryzyka dla osób, które mają dosyć wczesną chorobę wieńcową albo dla osób, które takowej nie mają. Proszę zobaczyć, jeżeli mamy skrajnie niską wartość współczynnika ryzyka, to raczej będziemy w grupie, która nie zachoruje. Jeżeli mamy skrajnie wysoką, to raczej będziemy w grupie, która zachoruje. Ale osób ze skrajnymi wartościami jest mało. Większość z nas ma ten współczynnik średni. I wtedy albo zachoruje, albo nie zachoruje. Czyli jest, tego typu testy potrafią przewidywać tylko i wyłącznie przypadki skrajne. Natomiast najczęstsze przypadki takie leżące gdzieś w środku tego rozkładu, to nadal nie mówi nam to zupełnie nic. I to jest to, gdzie w tym momencie jesteśmy i to jest to wyzwanie. Czy to rzeczywiście te bardzo niedoskonałe statystyki, o statystyce ktoś mądry powiedział, że większość posługuje się nią jak pijany latarnią dla wsparcia, a nie dla oświecenia. Że czy to jest rzeczywiście kres naszych możliwości, czy może jednak w tym szukaniu drogi od genów do naszych cech możemy pójść dalej. Próbujemy zaprząc do tego sztuczną inteligencję. Algorytmy, które potrafią w ogromnych zbiorach danych wyszukiwać prawidłowości i uczyć się przewidywać. Na przykład do odtwarzania wyglądu, odtwarzania rysów twarzy. Są tego typu pierwsze próby podejmowane. Wyniki na razie są interesujące, chociaż nie aż tak spektakularne, jak autorzy by tego chcieli. Tutaj akurat to było robione na próbce 100 osób, wziętych z bardzo zróżnicowanej populacji, o ile dobrze pamiętam, Londyńczyków. Jeżeli się weźmie 100 osób z tak zróżnicowanego miejsca i trafi w etniczność, wiek i płeć, to już się dosyć dobrze rozpoznaje osobę. W bardziej homogennej populacji nie wyszłoby to dobrze. Mam nadzieję, że to nie jest jedyna droga. Dlatego, że to byłby koniec nauki, jaką znamy. Dlaczego? Ideą nauki zawsze było to, że zaczynamy od obserwacji czegoś, czego nie rozumiemy. Wydaje się nam to strasznie skomplikowane. Po czym znajdujemy jakieś prostsze prawidłowości, dzięki którym zaczynamy rozumieć. Obserwujemy
pozornie nie bezładne ruchy planet na tle gwiazd, po czym przychodzi kilka równań mechaniki Keplera, dzięki którym uczymy się przewidywać i w związku z tym mam w telefonie w kieszeni program, który mi powie, gdzie za 10 lat zobaczę Jowisza, jeżeli będę patrzył z danej pozycji na Ziemi, prawda? To jest nauka. Natomiast tutaj uzyskujemy produkt, sieć neuronową w komputerze, która nam przewiduje, ale my nie rozumiemy, jak ona to robi. Ona się nauczyła to robić, ale my nie rozumiemy. Model jest tak samo złożony i nieprzenikalny, jak to, co modelujemy. Jeżeli to jest jedyna przyszłość, to oznacza, że zostaną nam zastosowania i aplikacje, ale przygoda intelektualna się kończy, więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast spróbujmy sobie na samo zakończenie, już wiem, że już długo mówię godzinę, to jest zidentyfikować, na czym w ogóle polega problem. Bo to jest problem, który jest problemem nie tylko genetyki. To jest problem polegający na tym, że my we współczesnej nauce, nauce początku XXI wieku, nauczyliśmy się bardzo dobrze opisywać elementy tworzące systemy. Wiemy bardzo dużo, nie wszystko, ale bardzo dużo o genach. Ja na początku mówiłem Państwu, jaka to była niesłychana droga od abstrakcyjnej idei genu do zrozumienia molekularnej natury genu z dokładnością do atomu. Pojedynczy gen potrafimy opisać, potrafimy zbadać jego funkcje. To jest to, czym się zajmują wszystkie laboratoria genetyków na całym świecie, łącznie z moim. W moim laboratorium też badamy funkcje różnych genów. I jesteśmy w tym już całkiem dobrzy. Ale teraz musimy przejść dalej. W podobnej sytuacji są neuronauki. O neuronie my już naprawdę wiemy bardzo dużo. Znamy cząsteczki wchodzące w jego skład. Wiemy, jak przebiegają impulsy elektryczne wzdłuż aksonów i dendrytów. Wiemy, w jaki sposób przez synapsy jeden neuron komunikuje się z drugim neuronem. To wszystko znowu. Tutaj też można, ktoś specjalista od neuronauki mógłby to pokazać, że my to potrafimy opisać z dokładnością do atomu praktycznie. I teraz, proszę Państwa, bierzemy 100 miliardów tych neuronów i mamy mnie albo kogokolwiek z Państwa. Jak widać, ja jestem tutaj materialistą, nie wierzę w coś takiego jak niematerialna dusza. Uważam, że ja to jest efekt interakcji tych 100 miliardów neuronów. Pojedynczo każdy z nich potrafiłbym opisać i wymodelować bardzo dokładnie. Ale co z tego? Gdzie jest przejście między neuronem a psychologią? Mniej więcej tam, gdzie jest przejście między biologią molekularną genu, którą już bardzo dobrze znamy, a rozwiązaniem rzeczywiście tego, jak geny tworzą bardziej skomplikowany organizm. To jest problem systemowy, problem przejść od opisu części do opisu całości. Cegłę rozumiemy. Wiemy, co się dzieje, kiedy położymy cegłę na jedną, na drugą w taki albo w inny sposób, kiedy się przewróci, kiedy się nie przewróci. Natomiast do zrozumienia architektury sporo nam jeszcze zostało. To jest problem, który w filozofii nauki nosi nazwę problemu emergencji, czyli problemu, kiedy układ jako całość ma właściwości, które co prawda wynikają z interakcji pomiędzy jego elementami, ale nie dają się z nich w prosty sposób przewidzieć. Teraz emergencja może być różna. Ona może być praktyczna. Może polegać na tym, że na razie jeszcze tego nie potrafimy, ale może będziemy to potrafić. I to jest wyzwanie, a może nigdy nie będziemy tego potrafić. Nawet nie wiemy jeszcze tego w biologii, po której stronie jesteśmy. Czy kiedyś rzeczywiście będziemy w stanie przejść od opisu tych części do opisu całości i mieć dobrą moc przewidywania z tymi wszystkimi wizjami fascynującymi i przerażającymi, które temu towarzyszą? Czy być może jest to fundamentalnie fizycznie niemożliwe? Nawet tego jeszcze nie wiemy i to jest właśnie wyzwanie stojące przed współczesną nauką, bo jakby się zastanowić, bardzo wiele dziedzin nauki jest właśnie na tym poziomie. Przejścia od opisu części do opisu całości. Jaki to będzie projekt?
Ja mogę sobie tylko to oczywiście trochę wyobrażać, bo gdybym wiedział, jak to rozwiązać, no to prawdopodobnie przemawiałbym nie tutaj, tylko w Sztokholmie, ale przynajmniej mogę zarysować, jak wygląda ten problem. Z całą pewnością biologia musi stać się bardziej nauką ścisłą, bardziej nauką zmatematyzowaną. Dlatego, że dochodzimy do granicy biologii opisującej słowami, opisującej prostymi modelami. Do tego wydaje mi się, że jeszcze nie ma matematyki, która by się nam do tego przydała. Dlatego, że matematyka przecież cały czas się rozwija. Jeżeli popatrzymy na historię choćby fizyki XX i XXI wieku, to widzimy, że to jest w zasadzie takie tango, gdzie na zmianę prowadzą raz matematyka, raz fizyka, raz matematyka, raz fizyka. Pytania fizyki wymuszają nowe osiągnięcia, nowe koncepcje matematyki, które popychają fizykę do przodu i tak dalej. W taki taniec też będzie musiała wejść biologia. Są tego typu próby, na przykład niedawno wprowadzona teoria sieci, która próbuje opisywać systemy jako sieci oddziaływań i potem za pomocą aparatu matematycznego teorii grafów opisywać ich właściwości. Ale znowu teraz matematycy mówią mi, że to tak naprawdę nie wystarczy i że potrzeba jeszcze coś więcej. Więc to jest ta szklanka, która jest do połowy pełna, będąc w dużej części pustą. W dużej części pusta, dlatego że bardzo dużo jeszcze nie wiemy. Ale to jest właśnie wspaniale, dlatego że to znaczy, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, że ci z Was, którzy myślą o rozpoczęciu przygody z nauką, wcale nie urodzili się za późno, dlatego że być może urodziliście się dokładnie wtedy, kiedy jest to potrzebne do kolejnego przełomu, właśnie do przejścia od opisu klocków do opisu całej budowli. Bo to jest to, czego w nauce, w genetyce, ale i nie tylko, jeszcze nie wiemy. I oczywiście, proszę Państwa, to nie jest tak, że to ja to wymyśliłem, bo to z tego naukowcy sobie zdają sprawę. Zmarły niedawno Stephen Hawking w 2000 roku powiedział, że wydaje mi się, że następne stulecie będzie stuleciem złożoności, czyli właśnie atakowaniem problemu złożoności. Dopóki tego problemu w biologii nie zaatakujemy, dopóty to, co będziemy w stanie wyczytać z tych terabajtów danych o genomach zgromadzonych w naszych komputerach, będzie bardzo ograniczone. Więc jest naprawdę wiele jeszcze do zrobienia. I tym chciałem zakończyć. Thank you.